Reprezentacja Polski z dwóch meczów eliminacyjnych wraca z jednym punktem, z zerowym dorobkiem, jeżeli chodzi o strzelone gole i... Jeśli mówi się, że selekcjonera czy w ogóle trenerów rozlicza się za wyniki, to te wyniki cały czas świadczą na korzyść tej drużyny, bo jest liderem w swojej grupie eliminacyjnej. Natomiast jest jeszcze coś takiego jak styl, jak wrażenie, które zostawiasz na boisku i To wrażenie jest no, słabe, nie, nie ma co wijać w bawełnę. Zastanawiam się, czy, czy, czy może my musimy się już do tego po prostu przyzwyczaić. Musimy wziąć to za pewnik, że, że ta drużyna nie będzie ładnie grała, może, może po prostu tak trzeba tę sprawę postawić. Oh, nie, do końca tak nie można powiedzieć. A ty masz oczekiwania takie, że ta drużyna to będzie znaczy... porywać taką efektowną grą? No bo widzieliśmy taki jeden mecz z Izraelem, który mógł być promykiem nadziei. To znaczy, ja myślę, że to nie musi być pełne 90 minut, że oczywiście to będzie płynne, fajne, fantastyczne za każdym razem. No ale przydałoby się, żeby kilka tych schematów było i, i na które mo możemy tak siedzieć i czekać w trakcie meczu, że... Jest szansa, że to się wydarzy, że ta współpraca, że zawodnicy robią postęp, jeżeli chodzi o wspólną grę. Cały czas mówimy o Zielińskim, Lewandowski, że miał więcej wsparcia, bo tego tak gdzieś brakuje. Mam takie odczucie, że patrząc dzisiaj na reprezentację, to jest tak jakby wewnętrzny troszkę brak zaufania do trenera. Tak, z jednej strony. No poczęle, to jest wewnętrzny i zewnętrzny mam wrażenie, Tak, tak. tak. Ja, ale, ale wiesz, to się bierze z drużyny. Mam, mam takie wrażenie, że chyba nie do końca. Że piłkarze nie kupują troszeczkę tak. tej koncepcji. Ty, tak. ty, 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 to to znaczy, tenera? może nie, że nie kupują, ale jakoś tak opornie mi idzie chyba oddać się temu, co by chciał Jurek Brzęczek. I z tego wychodzi e, takie ruszenie. Jakie źle, dobra, zbieramy się w kupę, takie mam wrażenie. Mm -hmm. <laughs> Dyskutują między sobą, wychodzą i nagle łup-bób. Łup, łup. I za bardzo za mało jest takiej przyjemności w grze. A więcej jest e, takiej szar, szarpaniny czy walki, w którą e, wdaliśmy się w meczu z Słowenią, co, co, co wyglądało no, momentami niepotrzebnie.